Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotowałam dla Was ten ciemny i bardzo intensywny makijaż imprezowy, który najlepiej sprawdzi się przy brązowej tęczówce, ponieważ odcienie niebieskiego bardzo ładnie wydobywają właśnie ten kolor oka. Nie jest to makijaż najprostszy do wykonania, nie jest to też makijaż dla każdego, z czego sobie zdaję sprawę, ale mam nadzieję, że mimo tego zostaniecie ze mną do końca filmiku, żeby zobaczyć, jak taki makijaż można odtworzyć. Zapraszam. Niestety pierwszy etap filmiku się nie nagrał. Co zrobiłam, to nałożyłam bazę pod cień, następnie przykleiłam taśmę klejącą w zewnętrznym kąciku, żeby uzyskać ostrą granicę. A kolejne kroki to było nałożenie czarnej kredki Avon Super Shock tutaj w zewnętrznej części i lekkie roztarcie jej przy pomocy aplikatora, który jest dołączony do cieni. Następnie nałożyłam granatową kredkę z firmy Rimmel. Tutaj troszeczkę bardziej w części centralnej. I ostatni krok to było nałożenie białej kredki z firmy NYX w odcieniu Milk w wewnętrznym kąciku. Teraz użyję białego cienia z firmy Kobo i nałożę go w wewnętrznym kąciku. Można zacząć od drugiej strony nakładanie cieni, od zewnętrznego kącika. Ja natomiast wybrałam w taki sposób. Kolejny kolor, którego użyję, będzie to cień z Ingloto numer 424, odcień o wykończeniu perłowym. I płaskim pędzlem nałożę go na środek powieki. I teraz będę rozcierała granicę między białym a tym niebieskim przez po prostu wklepywanie na zmianę raz białego, raz niebieskiego cienia na granicy. Nie nabieram cieni na pędzelki, po prostu tym, co zostało, rozcieram ich granice. Myślę, że taki efekt jest już całkiem niezły. Teraz skupię się na części bliżej czarnej kredki. Chciałabym, żeby tutaj kolor był najbardziej intensywny. Teraz przejdę do mniejszego pędzla typu koci język i ten sam cień nałożę tutaj bliżej wewnętrznego kącika, tuż przy linii rzęs. Kolejny krok, wezmę teraz pędzelek kulkę, troszeczkę ściętą i czarny cień z paletki Sleek i ten cień nakładam w zewnętrznym kąciku na czarną kredkę. Na razie staram się tylko zbudować odpowiednią intensywność koloru. Wracam teraz do cienia niebieskiego i nakładam go wzdłuż granicy z czarnym, żeby ponownie ta granica była, żeby przejście kolorów było ładniejsze. Wracam teraz do małego pędzelka i nim nakładam cień tutaj w załamaniu powieki, lekko dociągając go do wewnętrznego kącika. Teraz użyję cienia perłowego. Ja akurat mam cień z paletki Physicians Formula, ale tak naprawdę każdy perłowy cień się nadaje. I wklepię go na cień biały.
Ten krop nie jest obowiązkowy, można zostawić biały matowy cień, a jednak pomyślałam, że ładnie będzie wyglądało. Szczególnie, że jest to makijaż no raczej wieczorowy. Stwierdziłam, że ładnie będzie wyglądał cień perłowy, będzie ładnie opalizował. I ponownie teraz niebieskim rozcieram granicę. Kolejnym krokiem będzie roztarcie górnej granicy cieni i użyję do tego cienia z firmy Inglot matowego o numerze 353 na początek i takiego pędzelka do rozcierania. I po prostu rozetrę ten cień wzdłuż granicy kolorów nałożonych poprzednio. Następnie tym samym pędzelkiem nałożę szary cień w zewnętrznym kąciku. Będzie to cień numer 501 o wykończeniu Double Sparkle, również z Inglota. I teraz po prostu no, trzeba tą granicę rozcierać. To może troszeczkę potrwać, bo no, rozcieramy kolor czarny, więc wymaga to troszeczkę pracy. Tak wygląda makijaż do tej pory po zdjęciu taśmy. Nałożyłam też rozświetlacz pod łuk brwiowy. Nie chciałam tego wszystkiego pokazywać, bo filmik pewnie i tak będzie długi. Następny krok to będzie nałożenie czarnej kredki, tej samej, którą nakładałam na początku, Avon Super Shock, i nałożę ją na linii rzęs. Teraz użyję cienkiego, skośnego pędzelka, żeby tą kredkę rozetrzeć. Czarną kredkę nałożę także wzdłuż dolnej powieki, dosyć blisko przy linii rzęs. Tak mniej więcej do tego miejsca. I skośnym pędzelkiem rozetrę ją na początek. Teraz wrócę do czarnego cienia z paletki Sleek i nałożę ten cień na kredkę. Nie nakładałam jeszcze korektora pod oczy, ponieważ wiedziałam, że cienie będą się pewnie osypywać, także dopiero wyczyszczę wszystko na koniec. A w zewnętrznym kąciku nałożę perłowy cień. I łączę go tutaj z czarnym. Jeden z ostatnich kroków będzie to nałożenie cielistego, matowego cienia tutaj pod czarnym, żeby ładniej rozetrzeć jego granice. Teraz nałożę cielistą kredkę na linię wodną, podkręcę i wytuszuję rzęsy. Tak prezentuje się skończony makijaż, mam nadzieję, że Wam się podoba. Więcej zdjęć oraz cała lista produktów, których użyłam, znajdzie się na moim blogu, na który jak zwykle bardzo serdecznie zapraszam. Ja może tak szybko opowiem Wam dokładnie, co mam na twarzy, a czego nie widziałyście w filmiku. Zaczęłam od podkładu Astor Anti-Stress and Lift, który ostatnio naprawdę staje się moim jednym z ulubionych podkładów. Na to nałożyłam puder z firmy MAC, to jest puder Select Sheer Loose Powder. A następnie dodałam do tego róż z firmy Benefit, to jest Dandelion, taki bardzo ładny odcień, brzoskwiniowy róż, powiedziałabym. Pięknie rozświetla twarz. Do tego mam bronzer z firmy Cargo i rozświetlacz z firmy MAC. A na ustach nałożyłam jedynie błyszczyk z firmy Essence, to jest ten Long Lasting Stay With Me Lip Gloss w odcieniu My Favorite Milkshake. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia.